Nie tylko inne kraje mają anonimowe supergrupy. Także my, Polacy, mieliśmy chociaż przez krótki czas taką grupę anonimowych alkoholików, znaczy anonimowych muzyków. Nagrali oni dwa przeciekawe albumy i zniknęli, pozostawiając nas nieutulonych w żalu. Dziś o debiucie Alberta Rosenfielda z niecodziennym tytułem, jak na debiut przynajmniej, The Best Of. A jeżeli chcielibyście usłyszeć kolejną płytę Alberta Rosenfielda, której nie mam w planach, to możecie to wy zaplanować na dwa sposoby. Albo te nagranie, które teraz słyszycie, będzie odtworzone 500 razy przez pierwszą dobę i wtedy automatycznie ustawiam kolejnego Alberta, gdzieś planuję. Albo kiedyś w jakimś głosowaniu możecie go zaproponować. Ale na razie jeszcze głosowanie nie wiadomo, kiedy będzie. Nie wiadomo, czy na przykład w tym miesiącu będzie lub nie będzie. Albo czy będzie dotyczyło czegoś, gdzie będzie można tą płytę umieścić. No dobrze, a Albercie Rosenfieldzie możemy usłyszeć taką bardzo ciekawą opinię. Nie opinię, to fakt, mówią niektórzy. Nie wiadomo, czy Wikipedia to jest fakt, czy opinia. Albert Rosenfield, efemeryczny zespół muzyczny działający w latach 1994-1998. I co, już wiecie, co to za kapela i co gra? Nic nie wiecie. Ja też bym pewnie nic nie wiedział, gdybym nie usłyszał. A o ile mnie pamięć nie myli, w 1994 roku, czyli gdzieś w momencie powstania grupy, właśnie ten zespół był jako anonimowy. Na okładce był taki piękny dzieciaczek. Ja, pozwólcie, bo nie do końca się tutaj przygotowałem. Znaczy, przygotowałem się, ale nie dla tych. Ja mam przede wszystkim, u mnie się słuchanie ogląda, ale niektórzy chcą oglądać, więc pokażę wam na telefonie. O, taka była okładka takiego przemiłego dzieciaczka, o którym zaraz jeszcze więcej opowiem. No właśnie, ten przemiły dzieciaczek, taki właśnie, jeszcze raz go wam może pokażę na tym, którzy widzą, był taki, no, chwilę po tragedii lub chwilę przed tragedią, albo w jedno i drugie naraz. Na samej okładce były tak naprawdę, o muzykach nic nie widzieliśmy, były takie właśnie, tutaj sobie zrobiłem okładkę, bo niestety muszę się wam przyznać, że tą płytę kiedyś spieniężyłem. Została mi kaseta właściwie, bo miałem kasetę, nie wiem, czy były płyty. Mam też drugą kasetę Twin Peaks, o. Taką, proszę bardzo, którą kiedyś, być może. Natomiast tą mam tylko tutaj zdjęcia porobione i wiecie, na tej okładce jest takie zabawnie, bo kiedy piszę ja chcę muzycy, to jest kompozycje skomponowali kompozytorzy, teksty napisali tekściarze. O, a Albert to Jaco lub po polsku Jacko. Bruno, Puzon, Tytus i Posejdon. No i wiadomo było, że sama nazwa Tytus już coś komuś mogła mówić. I właśnie myślę, że to był taki motyw, który bardzo szybko można było rozpoznać, bo głos Tytusa ze Sid Drinkers jest tak przecież charakterystyczny, że trudno go w Polsce pomylić z jakimkolwiek innym muzykiem. Nie umiem też dzisiaj już spamiętać tego momentu, gdzie, jak odkryto, kto stoi w składzie. Dłużej pamiętam epokę, wiem, kto to jest, więc należy raczej przyjąć, że pewnie był to taki chwyt marketingowy na potrzeby wydania tej płyty, że o, ktoś tu tajemniczy, jakiś super zespół. Bo to jakby szybko bardzo się rozeszło. No właśnie, a kim byli ci członkowie, czyli ten Jacek Chrzanowski, zespół Hej, Marek Chrzanowski, zresztą jego brat, tak zwany Bruno, zespołu Wilki na gitarze basowej, a to będzie ważne. Wojtek Kuzyk, gitara basowa, ponownie, który grał też z Kasią Kowalską i Urszulą, czyli no, kolejny dobry muzyk. Piotr Posejdon Pawłowski na perkusji, zespół Kloster Keller, czyli powiem tak, wszystkie zespoły, Tomasz Tytus, Pukacki, Sid Drinkers, trzeci basista, trzeci, o, pamiętacie, trzeci, ja teraz wam pokażę, czy pokazywać, tak powinniśmy trzy, jak ktoś oglądał film Tarantino, której nazwy właśnie zapomniałem, aż mi wstyd, który oglądałem tyle razy, Bękarty Wojny, tak, to wie, jak bardzo ważne było w pewnym momencie, czy się pokazuje, tak, trzy, czy to jest europejska wersja, czy amerykańska, więc nawet nie wiem, którą już pokazałem. No w każdym razie to były już wtedy tuzy takie, tak? To naprawdę można było nazwać super zespołem. Sama nazwa zespołu powstała, no wiadomo, od imienia, wiadomo, no nie wiadomo może dla wszystkich, od imienia i nazwiska agenta FBI z serialu Miasteczko Twin Peaks. Ja myślę, ręka do góry, kto uwielbiał i oglądał wtedy Miasteczko Twin Peaks. Ja myślę, że którąś moją audycję poświęcę
tylko temu serialowi, może i muzyce, bo to prawdzie żadna metalowa muzyka, ale wow, ale coś, ale muzyka jest sama w sobie niesamowita. No ponadto druga płyta nazywa się Twin Peaks, to była taka zabawa słowna, że Twin Peaks nie chodziło o nazwę miasteczka, tylko Peaks jako świnki. Tutaj nawet widać, tak pokażę wam do kamery dla tych, którzy widzą, ta, właśnie takie dwie świnki i korona. Dosyć zabawny motyw, który się tu pojawił, ale to na drugiej płycie. Natomiast w pierwszej będą też odniesienia. Sam klimat okładki, który tutaj wam pokazywałem, to był taki właśnie miasteczko Twin Peaks. Jakieś czerwone, czarne kolory, mroczny las, tak? Zanim powstało Stranger Things czy serial Dark niemiecki, to już było miasteczko Twin Peaks, który polecam, jeżeli ktoś nie oglądał nigdy serialu, naprawdę polecam. Pierwsze dwa sezony, tak? Bo trzeci, ten nowy, to jest jakiś w ogóle, nie wiem, nie rozumiem go. Nieważne. No właśnie, zespół nagrał dwie płyty, no, gdzie muzycy, którzy, a było ich trzech, normalnie grali na gitarach, bo sami zagrali na innych instrumentach. Aha, co ciekawe, jedną z piosenek, a właściwie słowa, napisała Edyta Bartosiewicz. Ciekawe było to, że tam na tej okładce tej płyty nie było tyle tekstów, co były po prostu fragmenty przetłumaczone po polsku. Takie jakieś drobne elementy, do których będę dzisiaj was tutaj, zresztą was przekonywał, albo raczej informował. A z samych moich doświadczeń 90-sowych pamiętam dobrze ten moment, gdy trafiłem na koncert Alberta w mojej rodzinnej miejscowości. To był czerwiec lub maj, wydaje mi się, że 97 rok. Były jakieś dni miasta. Koncert był na wolnym powietrzu. No, idealne to nie jest, no ale ja wtedy nie narzekałem. Bardziej wkurzyło mnie to, że dokładnie w ten sam dzień miałem pewną sporą rodzinną imprezę. Nie tylko ważną, ale i tak naprawdę potężną, bo wynajmowaliśmy jakąś salę w jakiejś szkole. Nie podobało mi się to, że ten koncert może mnie ominąć. Na szczęście wiedziałem, że ten koncert będzie około godziny 18, a to oznaczało, że od kilku godzin będzie trwała już impreza, więc miałem nadzieję, że po prostu uda mi się wyrwać gdzieś na godzinkę, dwie. No i kolejnym niespodziewanym elementem do szczęścia było przybycie pewnego mojego kuzyna z daleka, gdzieś tam z drugiej części Polski, którego pierwszy raz na oczy widziałem. Ale jego dłuższe włosy zastanowiły mnie, no i po krótkiej rozmowie, byliśmy gdzieś w podobnym wieku, dość szybko doszliśmy do wniosku, że łączy nas jakaś muzyczna rzeczywistość. Jego bardziej rockowa niż metalowa, aczkolwiek na bezrybiu i rak ryba. Więc szybko zaproponowałem mu deal, że oficjalnie zabiorę go w czasie imprezy, czy gdzieś przed tą 18, na pokazanie miasta, a pójdziemy sobie na koncert Alberta. Deal się odbył. Rodzina szczęśliwa, że ja się zaopiekowałem kuzynem, kuzyn szczęśliwy, że nie musiał siedzieć wśród obcych osób, a ja szczęśliwy, że poszedłem na koncert, więc wszyscy byli zadowoleni. Koncert jak koncert odbył się. Najbardziej pamiętam z niego, jak publika w pewnym momencie zaczęła skandować jakieś utwory Acid Drinkers, coś w stylu pizza driver, no i takie tam. Ku wkurzeniu Tytusa, który nawijał przecież, że to nie koncert Acid Drinkers i oczywiście nie pojawił się żaden utwór Acid. No to tyle, jeżeli chodzi o takie moje tutaj wspomnienia. No ale cóż, musimy pojechać i przejść do samej muzyki, która myślę najbardziej was interesuje. Paul Shawley, Go Down, w nawiasie Bruno Rules. I co tu mamy? No coś, co myślę wiele osób od razu rozpoznało. Charakterystyczny Tytus i nie mniej charakterystyczni inni muzycy. Gonna check me. Oh, attack me to the bone. I taka to muzyka zaczyna nam towarzyszyć. Pierwszy utwór nie był jakiś bardzo super szybki, zresztą to nigdy nie był zespół jakiś bardzo szybki, to był zespół ogólnie pojęto rockowy, art rockowy, śmieszno rockowy i wszystko rockowy. Gdzieś tam jakieś pewnie można z nim było znaleźć elementy jakiegoś grunge'u, elementy jakiegoś stone rocka, elementu po prostu takiego rock'n'rolla, bardzo, bardzo dużo elementów, ale nie mogło tu też przecież zabraknąć charakterystycznego basu. No przy tylu basistach, nawet jeżeli grali na innych instrumentach, no to mamy coś takiego. Co
Co do tekstów, no były to właśnie takie tytusowe teksty. Ten tu się zaczynał, hej, spójrz na gościa, co ma do pchnięcia, gruby coś tam w łez. Już tak z pamięci trochę, pamiętam, próbuję właśnie znaleźć, gdzie to było na tym, co ja tutaj mam na tej podpowiedzi, ale albo tego dziś ominąłem, albo po prostu, a mam, hej, spójrz na gościa, co ma do pchnięcia, gruby wóz łez i gówniane opowieści. On przytargał hałas do mojego cichego domu. Bardzo mi się zawsze to podobało. On przytargał hałas do mojego cichego domu. Daj spokój, nie zawracaj pały, daj spokój, kiedy trzeszczy chata. I tak właśnie tu trzeszczała ta muzyka. No a później przechodzimy do kolejnego utworu. W ogóle będę się tutaj trochę kręcił, bo widzę, że tutaj tak nie po kolei jakoś strasznie te teksty na tych dwóch były. Chainsaw. Można by powiedzieć, że taka zwyczajny rock, no gdyby nie to, że nagle pojawia się Tytus i to zmienia wszystko. Kupuj spluwę, to proste w pień. Kup se armaty, armaty są w porządku. O, to myślę po angielsku, tak chyba nie brzmiało do końca, ale takie jest tłumaczenie pewnie Tytusa. Dosięć czołgu, przecież to zrobisz, osiodłaj helikoptas. Weź nie pękaj, helikoptas, co to za słowo helikoptas. Naostrz noże, o właśnie tak, sprawdź poziom honoru, wyprasuj porcięta, zaraz chwilę podaj mi ogień, wielki bydlak. Piła łańcuchowa, to już w refrenie. Ja puszczę wam też taki troszkę teraz dłuższy kawałek tego, żeby pokazać wam różnorodność, jaka była w tej muzyce. Najpierw chórki piesków i rodem ze Sid Drinkers, później jakieś kosmiczne gitary, a na koniec cytat z Illusion. Możecie się trochę uśmiać. Muzycy robili, co im się żywnie podobało. Tak, bierze nóż, ten koleś bierze nóż. To takie cytatów tu więcej się pojawiało różnych, możecie sobie poszukać. Albo Rasty. Tytus, jego opowiadanie historii z tym, to myślę, go nie można pomylić z nikim innym. How old are you? Have you fucking job? No właśnie, Rasty, tytuł i tytuł refrenu, a to, co przetłumaczono na okładce, to przetłumaczono tylko refren. Ryża, 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 ryża. Takie tłumaczenie. A to jest, co mi się podoba bardzo w tym utworze. To nie wiem, tak słuchałem to ostatnio tą płytę po dłuższym czasie i myślę sobie, nie wiem, czy tak bardzo mnie to bawi jak kiedyś, ale nadal jest w tym takie coś, przy czym się uśmiechnąłem. Czyli jak przyjść ze słów Rasty na Faster i zacytować Master of Puppets Metallica. Proszę bardzo. Właśnie takie mrugnięć muzycznych jest tutaj trochę. Muzycy po prostu się bawią dobrze tą muzyką. On Duty, Busy Man. Takiego tytułu sam myślę, że jeszcze tutaj nie słyszeliście, bo pewnie już słyszeliście, ale wtedy, jeżeli słuchałeś Sid Drinkers,
No to był to taki moment, kiedy pomyślałeś, o, taki tytuł, stop, dla mnie nowość. No i wtedy był to nowość, taki jego śpiew. No właśnie, jestem zajętym człowiekiem, mam kupę roboty, ale nie jestem człowiekiem interesu. Czy ty uwierzysz w to? Jestem zajętym człowiekiem, spełniam swoje marzenia. Nie jestem znachorem. Czy ty uwierzysz w to? I tak mniej więcej śpiewa o tym Tytus. Refren to bardziej taki ktoś tutaj zawył niczym lica. Aż dochodzimy do utworu Walking Film. No właśnie, do utworu, do którego był teledysk, mroczny teledysk, ale nie zabrakło w tym mrocznym teledysku czegoś bardzo zabawnego, o której myślę, że ci, którzy znają, bardzo dobrze wiedzą, ci, którzy nie znają, to właśnie poznają. To taki hicior w nieco depresyjnej odsłonie. Trzęsą się ręce, trzęsą się nogi, nie czuję myśli. Znacie mnie, tańczę, aż upadnę. Ale to mówi mi stop. Cienka, czerwona linia wokół szyi. I tak dalej, o takim spacerującym strachu. No i mamy taki cudowny refren, ale naprawdę, naprawdę o tym, że absolutnie przerażony, spacerujący strach. I coś, co mogłoby być dla których durne i może jest durne, aczkolwiek w tamtych czasach było to niepomiernie ciekawe i niecodzienne, żeby motyw z serialu Janosik włożyć w tego typu nagranie. No właśnie, teledysk pewnie do dzisiaj na facebookowym Metal Boomerze też ten teledysk zapodałem, więc zapraszam, jeżeli ktoś go nie widział, a chciałby go sobie odkryć. I tego typu niecodzienna w tak różnych odsłonach muzyka tam latała. Mamy też pierwszego skinheada, Fear Skinheads, Mossad Connection. Zabawny, niezabawny tekst o tym, że pierwszy skinhead był czarny. Jeżeli rozumiesz, na czym polega kultura skinheadów, to... To brzmi to w jakiś sposób zabawnie. Taki luzacko-muzyczny, z wesołymi melodyjkami utwór. History, that's new. Such accident. Big waste put on everybody's brain. I can't imagine in my European mind. Takie wesołe melodyjki na bas sobie tam były. A sam tekst, urywek, który jest na okładce, znam gościa. Jest moim sąsiadem. Jest czarny, ale nie jest łysym. Ale on jest z Mossadu i nic z tego nie rozumiem. Oprócz tego, że pierwsi łysi byli czarni. Ja też nic z tego nie rozumiem. Zabawne. I jak jest zakończenie, słuchajcie. Tak, pierwszy skinhead był czarny. No i dochodzimy do utworu, który, no powiem wam tak, jest absolutnym hiciorem i dla wielu z różnych powodów był to utwór jeden z ważniejszych, który się okazał na tej płycie, czyli Swój, lub jakkolwiek napisane jest Swój, Swój, by trzeba było po polsku, a wszyscy na niego mówią Swój, bo wiadomo, że tam chodzi o Swój i w ogóle chodzi o wiele różnych ciekawych rzeczy. Jedyny i niepowtarzalny Tytus po polsku. Słuchajcie, ja wiem, że to brzydki fragment, ale ja wam go puszczę. Zajebał swój, swój na heroinę mój. Bóg będzie chyba zapisz gnoja.
patrzy na Adama, jak mu walczy. Proszę pana, furwa, fatali bok. I tak mniej więcej brzmiałby tytuł po polsku. Chcielibyście tak usłyszeć, żeby na przykład na Acid Drinkers tak śpiewał Tytus? Ja wiem, dlaczego by nie. Mi się ten eksperyment bardzo spodobał. On jest niepowtarzalny. No cóż, zapraszam do wysłuchania całego utworu. To był najważniejszy element z tego utworu, bo on przez zwrotki jest właściwie bliżej nieokreślona muzyka, w której więcej coś tam sobie gadają niż śpiewania i wtedy jest taki moment porywający i to jest to najistotniejsze. Jest tutaj kilka kawałków dalej, bo tu jest dosyć sporo tych kawałków, mamy 14, nie do każdego, może się będę jakoś tam odnosił, więc na przykład przejdziemy teraz do Can't Get Enough, wesoło, basowo i klimatycznie, proszę bardzo. No właśnie, widzieliście tą damę? Ja ją pamiętam. Mieszka w śmierdzącym mieście. I takie tam teksty, trochę może o niczym, ale ta muzyka jest tak zabawnie porywająca. Albo takie sympatyczne, rock'n'rollowe, wesołe refreny, jak właśnie dalej. No i jest w tym utworze jeden przekapitalny moment, słuchajcie, najbardziej sympatyczne na świecie, jebudu, 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 jeb, i jakie usłyszycie z bardzo ciekawym zakończeniem po polsku Tytusa, ale że pora wczesna i pewnie dzieci słuchają, więc pozostawiam wam tylko jebudu, jeb. Jebudu, 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 jeb. O, nie zabrakło też piosenek takich śpiewanych w języku innym niż polski czy angielski, czyli po niemiecku. Wir lieben der Tod Elvis. No więc jeśli wam mało jeszcze idiotycznych piosenek, to proszę bardzo. Albo Some Girls, wolniejsze zwrotki, szybsze refreny, taka cecha charakterystyczna i te basy, które klangują, ła, miodzia, dobrze się tego słucha. Niektóre dziewczyny czynią mnie złodziejem, ponieważ kradnę ich wstyd. Niektóre dziewczyny czynią mnie kapłanem. Mówią mi wszystkie swoje tajemnice. Niektóre dziewczyny czynią mnie szulerem. Przykro mi, ale muszę ściemniać. Niektóre dziewczyny czynią mnie doktorem. Słucham bicia ich serc, bo to jest ich wybór. Wtedy nie jestem chłopcem, lecz narzędziem. To tak, i tu mamy tekst. Some girls, a i mamy jeszcze Run for cover. I za każdym razem myślę, że ciekawie się po prostu słucha te utwory bez względu na to, o czym one są. I heard you got a good style. You are true, you are for hire. I couldn't give even my hand. Still the hands, not a good hire. No i co tu mamy? To był Run for cover, a przedostatni utwór to utwór instrumentalny. Cameradan Madley. Oczywiście, nie mogło być to inny utwór instrumentalny niż na basie. Mi chodzi o to, że zaczyna się pewien motyw i co chwilę wchodzi kolejny bas, który to podbija. Thank you.
Chyba wam cały utwór puściłem. Ostatni, Blues For You. Absolutnie niesamowity, klimatyczny kawałek z tekstem Edyty Bartosiewicz. Nie wiem, czy wiecie, ale oprócz tego, że Edyta Bartosiewicz wtedy była no, bardzo na topie, dzisiaj ona coś tam chyba ostatnio nagrała, ale już powiedzmy to nie jest tak bardzo znana piosenkarka i tak występująca wszędzie. Natomiast ona wtedy już pisała dużo tekstów. Okazuje się, że ona też te teksty pisała później, kiedy trochę zniknęła, to ona nadal pisała teksty dla innych. Więc to nie jest taki przypadek. Słuchajcie w ogóle, jak się to zaczyna. Głos Tytusa właśnie taki miasteczko Twin Peaksowy, chyba tak by to nazwać, klimat. Klawiszy, basy, jak to brzmi w ogóle. Wejdźcie w to. Bach. No, czemu nie leci? Still got the blues. No, że brzmiało to nieźle. Kolejny jeszcze taki fragmencik, uwaga. Do klimatu. My heart, I will never forget you, and tears me apart. I've been trying hard to forget your name. No i co? Przy końcowych nutkach tego utworu nie mogło zabraknąć oczywiście oryginalnej muzyki z miasteczka Twin Peaks, które gdzieś się tam delikatnie przewinęło. Słuchajcie, zapuśćcie się. Wow. Na pewno to, co stworzył Albert, było zjawiskiem na polskim rynku rockowym. A trudno to porównać do ich macierzystych zespołów, do tego, co grali na co dzień. A Tytus oczywiście najbardziej rozpoznawalny, ale to, co Tytus zrobił w Albercie, nie przypominało w żaden sposób Drinkersów. To raczej odwrotnie. Doświadczenia Alberta przyniosły się nieco na wokalizy Tytusa w Acid Drinkers. Jeżeli dzisiaj znacie ich całą dyskografię, to moglibyście powiedzieć, ej, gdzieś tam coś takiego słyszałem, ale to najpierw się zaczęło od Alberta. Wilki, Kloster Keller czy Hej, ja przynajmniej za dużo wpływów nie widziałem tych zespołów. Ten Tytus tutaj gdzieś tam przeniósł tym wokalem bardzo, bardzo dużo, aczkolwiek no cały czas doceniając muzyków, bo stworzyli naprawdę fajną tą efemerydę muzyczną. To raczej taki projekt, który okazał się być bardziej niż sympatycznym tworem, niż tylko jako właśnie projekt, mniej lub bardziej sztuczny, który może być. Druga płyta właśnie, ta, którą wam pokazywałem tutaj kasetę, mam wrażenie, że była bardziej rockowa, ale pozostało w niej cały czas całkiem sporo tego tytusowego humoru znanego tutaj właśnie z tej pierwszej płyty. Był, zniknął, czy ktoś go dzisiaj oczekuje, jak całkiem niedawno jeszcze Flapjacka? Raczej nie. A może tak, może jednak, może znalazłoby się całkiem sporo osób, które chciałoby to usłyszeć. Tak sobie sam myślę, czy to jest moment, by dzisiaj wracać po latach do tego utworu. Mam wrażenie, że to zadziałało wtedy. Czy dzisiaj by to zadziałało? Mam dużą wątpliwość, ale to oczywiście moja osobista opinia. Może można się tylko cieszyć, że był taki szalony pomysł, którego dokonania możemy cieszyć się do dzisiaj. Ja was zapraszam do Spotify lub do YouTube'a, w zależności gdzie oglądacie, to zapraszam was oczywiście też do mojego sklepu. Oj, coś tu włączyłem niepotrzebnie, metalobumerskiego, metalboomer.capser.pl, gdzie są koszulki z moimi wzorami. I zapraszam was do tego, że jeżeli te nagranie będzie miało 500 odsłon w ciągu pierwszej doby, to automatycznie daję w planach Twin Peaks drugiego Alberta Rosenfielda do omówienia. A jeżeli nie, to w takim razie do zobaczenia, do usłyszenia. Już następnym razem trzymajcie.